Słuchajcie, chciałbym serdecznie zaprosić dzisiaj na live na o godzinie 19 na live poświęcony mini OTL, czyli wzmacniacze. Tutaj jak jeden widać pracuje, drugi jest troszeczkę zmodyfikowałem, ale to już wszystko się dowiecie na live, co z nim zrobiłem. Jest to prezent od Roberta. Robert Lampowiec. Tak przynajmniej miał na mailu. Słuchajcie, mam nadzieję, że Robert też dzisiaj będzie na live i że troszeczkę opowie o tym wzmacniaczu, co go zainspirowało. Między innymi słyszałem, że moje radio, mini radio, które było właśnie też na tej samej, podobnej zasadzie pracowało jak ten MOSFET. To jest klasa A, lampa klasa A. Niewielko to moc osiąga, ale jakościowo jest naprawdę full wypas. No, a ja troszeczkę pojechałem dalej, że tak powiem, o, zasilacz przy okazji zrobiłem do niego, miał być zasilacz, a wyszło, że pojechałem trochę dalej i słuchajcie, i stworzyłem takiego potworka malutkiego, bo mnie kolega tutaj bardzo zainspirował. Dzisiaj będziemy sobie mierzyć, ustawiać. Tutaj na przykład jest możliwość ustawienia prądu spoczynkowego tranzystoru bodajże. Ja tu ustawiałem na sinusoidę, także ustawiłem go. Udało mi się. Nie wiem, Robert, jeśli to oglądasz, to tam dzisiaj o 19 zapraszam na live, tam na Skype'a. Tylko muszę zobaczyć, czy jeszcze ten komputer do live'ów pracuje, bo już dawno nie włączany, słuchajcie. Na kanale DYTV. DYTV. Bez kropki bodajże, albo z kropką. Taka czołówka standardowa, okrągła, DYTV. A ja pojechałem z tym naprawdę na maksa, bo się z automatu ustawia prąd lampy, z automatu się ustawia prąd, nie powiem czego i nie zdradzę, słuchajcie. Mogę nawet wam pokazać, wszystkie napisy są wydziabane, te tranzystory. Ale przy napięciu zasilania 12 V ten diabełek ma prawie 5 W. Słuchajcie, jak to gra. Ciężko jeszcze zgadać. No i dobra, i słuchajcie, resztę opowiemy wam. Miejmy nadzieję, że opowiemy wam i o 19 na DYTV. Pozdrawiam.